dotrzymujcie obietnic. Nie piszcie brzydkich SMS-ów do swoich pracowników, będą wam później odchodzić, nie? No to piękny apel. Do Tomasza Bezdronka? Kto? Do kogo? Tomasza Bezdronka, nie, ten apel? Nie, mowa, przepraszam. Dzień dobry, Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum. Ze mną Michał Waleszczyński, Lis. Witam mega serdecznie wszystkich widzów Super Expressu. Jeszcze chciałam ci wymienić wszystkie twoje tytuły, bo jest tak, ring announcer, tłumacz, zawodowy aktor, no i oficjalnie najlepszy polski tłumacz, najlepszy polski teraz jeszcze zawodnik w klaucie. Tak, do tego jeszcze youtuber, słuchajcie, jeżeli lubicie gry wideo, wpadajcie na kanał Do Diabła z grami i lektor. No właśnie, był ten pseudonim Diabeł, teraz jest potężny tłumacz. Jak to jest z tą zmianą pseudonimu? Słuchaj, no pseudonimem Diabeł posługuje się generalnie rzecz biorąc przy właśnie robieniu mojego kanału, tak? Bo on jest taki trochę w piekielnej konwencji, ale o grach wideo, nie? Czyli na wesoło. No a co? No jestem potężny, no i jestem tłumaczem, więc federacja nie mogła mnie lepiej nazwać. No i federacja znalazła w tobie tak naprawdę ratunek na dzień, dwa dni przed walką. Wchodzisz do Konrada Karwata za Ninja Jarka. Tak, powiedz coś tak. Na ten temat więcej. No, totalnie szalona sytuacja. Zaczęło się to klarować w środę o godzinie 21:30. Tak na oko, nie? Jakoś tak mniej więcej w trakcie trwania programu. Powiem ci tak, gdyby to był rywal, z którym miałbym jakąś złą krew, nie? Nie wziąłbym tego. Bo czułbym się po prostu jakby, wiesz, źle, nie mając czasu na przygotowania. Konrada Karwata bardzo szanuję, on jest, wiesz, naprawdę fantastycznym ambasadorem sportu, więc podchodzimy do tego sportowo, aczkolwiek trzeba się trochę nastawić psychicznie, wiesz. Właśnie, myślę, że widzowie mogą ciebie kojarzyć też z wystąpień, z pracy wcześniej w Federacji Prime. W jednym z wywiadów wspominałeś, że już nie współpracujecie, bo pracujesz z poważnymi ludźmi, więc może co było niepoważnego w tej współpracy, bo no, w samej Federacji nie pytam, ale we współpracy. Wiesz co, za bardzo nie chcę gadać w tej Federacji, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że to do wszystkich tutaj włodarzy federacji, do wszystkich osób, które zatrudniają ludzi, generalnie rzecz biorąc i tak dalej, szanujcie swoich pracowników. Nie patrzcie tylko na czubek własnego nosa. Dotrzymujcie obietnic. Nie piszcie brzydkich SMS-ów do swoich pracowników, będą wam później odchodzić, nie? No to piękny apel. Do Tomasza Bezdronka? Kto? Do kogo? Tomasza Bezdronka, nie, ten apel? Mowa, przepraszam. Jasne, zrozumiałe w pełni. Ale kilka miesięcy temu myślę, że tutaj część widowni może o tym nie wiedzieć. Miałeś wystąpić na gali, która nie doszła do skutku. Stars Fight MMA. No i tu się zatrzymajmy, bo to jest piękny temat. To jest piękny temat. Ja tam byłam i pierwsza konferencja. Byłaś tam, tak? Byłam. Pierwsza konferencja zakończyła się tym, że nie dotrwała do drugiego panelu. Jak ty z perspektywy niedoszłego zawodnika tej federacji to oceniasz? Ja ci powiem tak, parę rzeczy w tej federacji mi się na maksa wtedy podobało, no bo to była federacja, która miała nie mieć dymów, a ja sobie po prostu nie wyobrażam, jeżeli mam być z tobą szczery, żebym ja się wyzywał z oponentem, robił jakieś dziwne akcje, to wiesz, jest totalnie jakby nie w moim stylu, też jesteśmy ludźmi dorosłymi, nie? No i rozpoczęliśmy przygotowania do walki. Ja byłem ogólnie rzecz biorąc mega pozytywnie tego nastawiony, nie? Wiesz, kurczę, dostałem od nich zaliczkę na przygotowania, zrobiliśmy profesjonalną sesję zdjęciową, wszystko fajnie, pięknie, ale gdzieś tam jakieś ptaszki ćwierkały, że wiesz, że są jakieś problemy ogólnie. No i wcześniej już, przed konfą? Tak, tak, tak. No ale ja byłem o siebie spokojny, bo ja miałem walczyć na nie gali, która się miała odbyć tam bodajże w sierpniu, tylko na jeszcze gali, która miała się odbyć na nowy rok, nie? Więc wiesz, stwierdziłem, że skoro zaliczkują zawodnika, wiesz, na tak długo wprzed, no to muszą być chyba poważni, nie? To takie logiczne. No ale w momencie, w którym robili mi makijaż przed wyjściem na drugi panel konferencji, no to usłyszałem 100 bluzgów, krzyków na zasadzie, albo nam teraz zapłacicie, albo zaraz zawijamy wam lampę i kończymy to wszystko. Tak nie? Było. I tak właśnie było, nie? Dlatego no... To jest jeszcze ciekawe, bo ja nie pamiętałam, że ty byłeś w tym drugim panelu, który w ogóle nie doszedł do... To niesamowita sprawa, ale... No wiesz, była cała masa ciekawych rzeczy, na przykład ja wiedziałem z kim walczę, a on nie wiedział, że z mną walczy. Miało być poważnie, poważni zawodnicy bez dymów, ale była tam Natalia Janoszek. Tak, ty wiedziałeś, tak, miała walczyć z tobą na jednej gali, ty nie kojarzysz w ogóle tego faktu? Ja kompletnie nie kojarzyłem tej postaci do momentu Stanowskiego, bo wiesz, teraz w ogóle mamy trochę dziwne czasy, nie? No bo jak, nie wiem, ja jestem rocznik 88, ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli ktoś tam ma mieć jakiś fame, jakąś sławę, no to powinno to iść w zgodzie z jego pracą, nie? Na przykład być sportowcem, piosenkarzem, raperem, aktorem. A nie takie, wiesz, na maksa, żeby ten fame wynikał z efektów pracy, a nie był samym w sobie celem, nie? To jest, myślę, że dość ważne. No a słuchaj, ja teraz jak mówię komuś, że jestem aktorem, tak?
to chwilę później mówię, ale nie tak jak Janoszek, nie, tak naprawdę gram, nie? Wiesz, tak poważnie, nie? Jestem tam, nie? No, ale to tak szczerze mówiąc, to jeżeli mamy tę sytuację jeszcze jakoś skomentować, to też nie można jej tak bardzo winić, no bo uważam, że dziewczyna jest chora psychicznie, tak, że jest po prostu mitomanką ciężką. Należy winić media, które nie robiły absolutnie żadnego researchu. No przepraszam cię, nie? Ale jak ktoś ją poprosił o mówienie w hindi, ona nie powiedziała ani słowa, no to nie wiem, naprawdę redaktor nie mógł jakoś pociągnąć tematu albo zrobić jakiegokolwiek researchu. Ludzie. Ale też jeszcze wracając do tego tematu Stars Fight, ile ty straciłeś wtedy pieniędzy na przygotowania, czasu i... Ja zyskałem bardzo dużo pieniędzy, bo wziąłem naprawdę grubą zaliczkę, a jak się okazało, to byłem jedynym zawodnikiem, który to zrobił. Czyli ale też wiesz, tak... ja już siedzę trochę w biznesie, zarówno w show biznesie, jak i w tym całym biznesie MMA, tak, no bo prowadziłem bardzo dużą ilość gali i wiedziałem, że w momencie, w którym powstaje nowy twór i ktoś tam chce, żebym ja poświęcił jakieś 3 miesiące, 4, 5 swojej pracy, żeby się przygotować, wiesz, no to nie mogło to nie być zaliczkowane. Myślałem, że to jest logiczne myślenie, no ale okazało się, że tylko ja pomyślałem w ten sposób. Nie, no to dobrze, że ty chociaż dostałeś pieniądze, bo spotkaliśmy tam pewnych zawodników, którzy czekali, żeby dostać cokolwiek, nawet informacje o tym, co dalej z tą federacją. U ciebie tam akurat wśród nich nie było. Jeżeli mam być z sobą szczery, no to troszkę sami są sobie winni też, nie? Oczywiście wiadomo, że jest to wina po stronie organizatorów, ale tak jak mówię, ja nie wyobrażam sobie podpisywać się, wiesz, z czymkolwiek nowym. Nieważne, czy to jest federacja, czy to jest jakiś nowy projekt, nie wiem, filmowy, czy coś takiego. No z tym filmowym to może nie, ale wiesz, do czego piję, nie? Bez zaliczkowania się przed, no bo wiemy, jakie mamy czasy, no kurczę, dzisiaj mamy galę, jutro może jej nie być, nie? Więc... Czyli tutaj było wszystko na papierze i wy chyba rozmawialiście też przed tym, zanim Konradowi wypadł przeciwnik. Ze Starsem czy z Kloutem? Nie, ja z Kloutem byłem dogadany już na 3 walki, jeszcze przed sytuacją z Konradem, tak? I wcześniej już przemyśleliście, mieliście jakichś potencjalnych przeciwników i nagle tak wpadł Konrad, czy... Nie, bo to u mnie mieliśmy rozmawiać na temat przeciwnika od poniedziałku, tego, który będziemy mieli teraz, i ja też od poniedziałku miałem rozpoczynać przygotowania. No. Michale. Z tego co widzę, to przygotowanie będę miał w klatce już, nie? Michale, waga ciężka, więc tutaj musi się pojawić ktoś dla ciebie zdecydowanie, jeśli chcemy nowych zawodników. Masz kogoś na oku, żeby tutaj się pojawił w Kloucie? Wiesz co... Musiałbym albo kogoś nie lubić i uważać za kompletnego idiotę, ale takiego szkodliwego społecznie, bardziej idiotę, nie tak, wiesz, nie z samej głupoty, albo z jakimś gościem, którego będę szanował, miał do niego, wiesz, taki respekt, jak na przykład Karwat, nie? Dla mnie Karwat to jest super pod tym kątem, wiesz, rywal, że tak jak mówiłem, no nie ma złej krwi. A orientowałeś się na temat jego ostatnich walk, właśnie z Labrygą, gdzie usilnie wchodził w nogi i to mu się nie udawało i na tej zasadzie gdzieś tam budujesz gameplan? Wiesz co, no ciężko jest zbudować gameplan w 48 godzin, nie, na chłopa. Mamy plan, jest absolutnie szalony, no ale szans nie może być metoda, słuchajcie, dlatego zobaczymy. No właśnie, jak długi staż treningowy za tobą, bo mówiłeś, że teraz od jakichś 2 lat to tak prawie nic, a wcześniej? Wiesz co, jak byłem dzieciakiem, no to trenowałem trójbój siłowy, później poszedłem bardzo mocno w biegi długodystansowe, robiłem po 50 km ważąc 120 kg, to podobno jest całkiem niezły wynik, tam kolanka mam całe jeszcze, potem trochę boksowałem, potem robiłem trochę Muay Thai, ale to jest, wiesz, no, ja znam dużo zawodników, nie, więc jakby z respektu do nich też nie mogę powiedzieć, że trenowałem, nie, i tak dalej. Potem miałem ekstremalnie długi rozbarat ze sportem, poza tymi krótkimi przygotowaniami do federacji, która jakby nie doszła do skutku. No i co? No i miałem zaczynać od poniedziałku, nie? No ale zacząłem od 4 rano. No ale niesamowicie, bo zdradziłeś mi, że to są treningi z nikim innym jak z trenerem Marcinusa Najmanusa, cesarza polskich freakfightów, więc tutaj nie może być źle. Tak, to jest akurat fakt. Jacek Rubniak jest mega specjalistą. Ja teraz ci mówię kompletnie szczerze. Ja uważałem na samym początku, że gameplan, który wymyślił na tą walkę, to jest w ogóle absolutne szaleństwo, ale jak zaczęliśmy kombinować, realizować go powoli na sali, kurczę, może być dobrze. I jeszcze ostatnia kwestia. Wtedy na gali, do której nie doszło, spotkałam Arka Tańcule. Zdradził, że jest twoim kumplem. Nadal macie kontakt? Wiesz co, tak. Nie mamy jakichś takich bliskich zażyłości, no ale znamy masę osób. Ja znam dużo ludzi, on też. Jakoś tam się przecinaliśmy. Ja Arka ogólnie rzecz biorąc lubię, szanuję. Miło mi się z nim rozmawia, ale muzyka robi kiepską, nie? I teraz jego głośna walka wieczoru, do tego bije, z Amadeuszem Ferrarim, choć najpierw miała być z Diablo Włodarczykiem. Co ty sądzisz o tym całym zawirowaniu i o tym, że to jednak Amadi? Uważam, że Tańcula go zabije. Tak, myślę, że możemy pozostawić te słowa, o ile Amadeusz nie postanowi się do nich odnieść. To niech się odnosi, no słuchaj, co mogę powiedzieć, tak? Ja tutaj, wiesz, patrzę logicznie, no Arek jest w przygotowaniach, Ferrari nie jest, nie? Chociaż w sumie, kurde, Karwat też jest w przygotowaniach, a nie jestem. Dużo się mówi.
No w sumie. Też dużo się mówi o tym, że Amadeusz dziś zauważył tą ostatnią przegraną Arka i dlatego jednak chciał tą walkę. Myślisz, że to może go zgubić? Wiesz co, szczerze mówiąc, to nie wiem. No dla mnie ogólnie ta cała walka jest mega mało interesująca, jeżeli mamy z sobą szczery, nie? Tak, ja bym zobaczył właśnie go z Diablo Budarczykiem, coś takiego, nie? A Ferrariego bym zobaczył na przykład z Alanem Kwiecińskim. To miejmy nadzieję, że zobaczymy, ale najpierw Cloud, 5 sierpnia, Michał Waleszczyński, Konrad Karwat. Tak jest, moi drodzy, oglądajcie koniecznie, słuchajcie, już w sobotę 5 sierpnia niesamowita gala, fantastyczni ludzie, piękne kobiety, prawdziwi mordercy w klatce, sportowcy, friki, mamy tutaj absolutnie wszystko i widzimy się już 5 na gali Cloud MMA 1, Michał Waleszczyński, jest mega, was pozdrawiam. I najlepszych polskich tłumaczy. Dziękuję bardzo.